czcicielec słońca i ognia byli sektą religijną, której symbole sięgały aż wierzeń starogermańskich. Witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Znajdujemy się w Piechowicach w pobliżu Szklarskiej Poręby. Jesteśmy właśnie w cmentarzu Memento, tak zwanych wyznawców kultu słońca i światła. Więc zapraszamy Was do oglądania. Położony w lesie cmentarz znajdujący się za mną założono prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Czciciele słońca i ognia byli sektą religijną, której korzenie zagłębiały się w religię starogermańską. Byli zwolennikami pośmiertnego spalenia ciała, dlatego w tym miejscu chowano ich urny, a nie trumny. Nie wiem dokładnie w którym roku, aczkolwiek podczas prac odnawiania właśnie tutaj cmentarza znaleziono tabliczkę urnową z napisem 58, z numerem 58, co oznaczało, że zostało tu pochowanych mniej więcej, nie mniej niż 58 osób. Istnieją przesłanki, że na cmentarzu chowano zmarłych z pobliskiego sanatorium przeciwgruźliczego Wilhelm Schosse po wojnie, jak i dotychczas nazywanym Uroczysko, gdzie podczas wojny przebywali ranni lotnicy Luftwaffe i nie tylko. Prawdopodobnie żaden z nich nie został pochowany na cmentarzu, aczkolwiek symbol Triskelion widoczny na filmie był również symbolem nośnym na naszywkach kołnierzy noszonych przez żołnierzy Waffen-SS Langemark, co nie wyklucza ich powiązania z cmentarzem. Runą Algis zaznaczono datę urodzenia, a odwróconą Algis zaznaczono datę śmierci, co symbolizowało silny symbol ochrony, łączący się z boskością. Warto również wspomnieć, że na tym cmentarzu spoczywa niejaki Hugo Dietrich. Jego grobowiec znajduje się za mną, był to malarz gór Karkonoszy. Warto wspomnieć, iż jego właśnie prace zostawały również wykorzystywane jako widokówki gór Karkonoszy. Warto również wspomnieć, iż Hugo Dietrich spoczywa tutaj wraz ze swoją żoną. Wszedłem sobie na górę, żeby Wam jeszcze wszystko pokazać. Chodząc dookoła, chcę Wam pokazać, jak właśnie formowano te grobowce. Zakopywano je w ziemi, tworząc trzy stykające się ze sobą kręgi o średnicy mniej więcej od 6 do 7 metrów każdy. I przy nich właśnie stawiano kamienne głazy. Ale ktoś tu ładne serduszko położył. Zejdziemy sobie na dół. Chcę Wam pokazać jeszcze piękne urny z kamienia. Jesteśmy. To też najprawdopodobniej był jakiś grobowiec w tym miejscu. Nie widzisz? Pęknięty. A właśnie tą urnę Wam chciałem pokazać. I tutaj też mamy napisy. Niestety już się nie rozczytamy. Zobaczcie. Wszystko właśnie na kształt urny. Urna z kamienia, tutaj stała druga, co tylko potwierdza, że właśnie zawsze byli spalani, nie chcieli być chowani w trumnach, no bo na tym właśnie polegała ta religia. Memento, żyli przed nami w tym pięknym zakątku Karkonoszy, tu jest miejsce ich wiecznego spoczynku, pamięci tych, których prochy tu złożono w latach 1800-1945. Tu kolejna urna, możecie zobaczyć, że ta jest otwarta. Widać, że po prostu góra została zdjęta. Jedyny chrześcijański krzyż znajduje się jeszcze na grobowcu Heleny Lange, zmarłej w 1944 roku, możesz to pokazać. Później nie odnotowano i nie odnaleziono już tutaj żadnego pochówku, więc najprawdopodobniej ten był ostatnim pochówkiem. Chodząc w aleje cmentarza Memento, możecie zauważyć taką podstawę
która jest pięknie rzeźbiona dookoła. Ma dwa idealnie wyryte brzegi, co najprawdopodobniej było czegoś podstawą. Czytałem jakiś artykuł na internecie, że gdzieś tutaj na tym cmentarzu znajdował się również jakiś posąg, więc możliwe, że to właśnie była podstawa tego posągu, aczkolwiek to są tylko spekulacje, ponieważ nic z tego w ogóle nie potwierdza. Oprócz wyglądu tego, że to jedynie wygląda jak podstawa. Krążając cmentarz wokół, zauważyłem, że był dużo większy niż tylko tamto jedno pole, bo znajdujemy się kawałek wyżej. Zobaczcie te kamienne bloczki, które są poukładane w jeden pełny, wielki okrąg. Zobaczcie, to nie jest naturalne. Tutaj również w tym miejscu musiało się coś znajdować, może jakaś mogiła. Kto wie, cmentarz jest na tyle stary, że teren przez tyle lat zmienił się pewnie niewyobrażalnie. Ale widać tutaj takie cmentarne ścieżki, alejki, właśnie podbudowane kamiennymi bloczkami. Zobaczcie, jak teraz idealnie spada ta ścieżka. No co potwierdza po prostu, że cmentarz był dużo większy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że z nami jesteście. Mam nadzieję, że taki krótki materiał do śniadanka czy tam kolacji wam się podobał. Dajcie znać o tym w komentarzu. Zostawcie jakiegoś subka po sobie. Dziękuję, że z nami jesteście. Servus. Dark Travelsi.